witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj ze mną Krystian Farell. Dzisiaj nieuczesany, bo mi się nie chce, bo jest plus 50 na dworze. Oj tak. I dzisiaj to TikTok będzie decydował o tym, co będziemy jedli przez cały dzień. Za nami znajdują się karteczki, a pod spodem są różne sieci restauracji, do których prawdopodobnie dzisiaj zawitamy i które będziemy losowali na przeróżne sposoby. Zaraz po wylosowaniu restauracji będziemy musieli wylosować również liczbę, która posłuży nam do wylosowania konkretnego dania z restauracji, którą wylosowaliśmy. Mam nadzieję, że to zrozumieliście. Jeżeli nie, to dowiecie się w trakcie odcinka. No i oczywiście zostawcie teraz łapeczkę w górę, jeżeli tak samo jak my. O, się pocicie. Jeżeli teraz się pocisz, gościu, no to zostaw łapkę, nie? Bo są dymy totalne. Koniecznie. Mamy godzinę 11, a jest 33 stopni. Ale bo zaraz ma być burza, więc prawdopodobnie się ochłodzi. O, i nagramy challenge. To złapie piorun challenge. Będziemy stali z taką wędką. Tak. Kto pierwszy złapie pioruna? Jeżeli tak to będzie. Chcecie zobaczyć, 50 000 łapek. Tak będzie. Nie zmyśla. A więc wpadajcie na kanał do Krystiana, subskrybujcie mój kanał tam na dole, żeby nie przegapić tego fajnego odcinka, o którym wspomniał Krystian. A my przechodzimy do pierwszej restauracji. Okej, pierwszą restaurację wylosujemy za pomocą baniek mydlanych. Wypuszczamy bańki, na którą kartkę pierwsza bańka spadnie. Tą kartkę ściągamy i sprawdzamy, gdzie lecimy. Uwaga! Lecą bańki, lecą! I! Czekaj! Nic nie uderzyło! Dobra, to jeszcze raz, uwaga! Dobra, lecą. Leć. Dobra! Żółta niech będzie! Ewidentnie żółta! A pod żółtą kartką kryje się, moi drodzy, KFC! Więc teraz... KFC na śniadanie. KFC na śniadanie to nie jest najlepszy pomysł. Są jakieś tam zestawy śniadaniowe czy coś? Nie ma. Nie ma? Nawet nie w KFC nie ma. Jakiś kajzarek z twarożkiem? Nie ma. Okej, a teraz idziemy na bilard i kule bilardowe zadecydują, którego TikToka wybierzemy. Ja wylosowałam restaurację, a więc Krystian teraz wylosuje TikToka za pomocą bil. Postara się teraz wbić jakąś bilę i ta bila zadecyduje o tym, którego TikToka z kolei wybierzemy. Dobra, a jeżeli dwie bije, to dodajemy, tak? Tak, dodajemy do siebie dwie. Kule. Jedna. No słabo mi wyszło, ale jedna wpadła. Jak tam jest? 11. Czyli 11. film na TikToku jest naszym śniadaniem. Sprawdźmy, co to za TikTok. Okej, w wyszukiwarkę TikToka wpisujemy KFC Food, wchodzimy w filmy i szukamy 11. TikToka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 i uwaga! 11. Co to TikTok jest? To... Eat with me! Chipsy, czyli frytki. Z sosem. Twister. To chyba dla nas dwóch albo trzech. Popcorn chicken. Popcorn chicken? Orange juice. Znowu frytki. Zinger. Więcej soku. Drugi twister. Co? O jest! Jakie zamówienie na śniadanie! Ta dziewczyna oszalała, ale... Daj jej serduszko. Ostatnio jest bardzo popularne na TikToku to, że się pokazuje, co się potrafi zjeść. I ona wsunęła aż... Mnie bardzo zaintrygował popcorn chicken. Nie ma takiego czegoś. Jakieś kuleczki popcornu są? Coś takiego? A czy kuleczki kurczaka są takie jakieś? Pewnie są w Stanach. Jest coś takiego, no. Dobra. Tak? Mhm. To lecimy to sprawdzić. Lecimy to sprawdzić koniecznie. Okej, moi drodzy, jesteśmy już w KFC, zrobiliśmy zamówienie i za całe zamówienie zapłaciliśmy 77,45. Sporo. I tu jest wszystko, co zjadła ta dziewczyna na jednym TikToku. Miała apetyt. Ja nic z tych rzeczy jeszcze nie jadłam. Mamy sos sweet chili zamiast sodu kwaśnego, bo sodu kwaśnego nie było, nie ma. To są popcorny, tak? A to są właśnie te bajciki, takie popcorn chicken, więc spróbujmy, jak to smakuje. Spoko. Taki niby strips, nie do końca, ale mógł być ostry. Nie pikantne, my lubimy pikantne. Może ocenimy. Bajcy 9. 8. To teraz twistery. Twistery są dwa takie same. Więc może jednego zostawimy kamerzyście, a my spróbujemy jednego. Dla kamerzysty śniadanko musimy jeść. Proszę bardzo. Częstuj się. Ładnie to wygląda, ładnie. No ładna tortilla taka. Zawinięty ładnie, nie taki rozwalony. Nie wiedziałam, że to będzie w tortilli. Sos majonezowy widzę, chyba był. Trochę jak wyrab z maka. Tylko bez pomidorka. Jakiś ser jest w środku jeszcze topiony. Nie jest złe, mogło być ostrzejsze. Ale ja bym sobie sama tego nie zamówiła. Też nie. 6. 4. Okej. Okay. I tutaj, moi drodzy, jest Zinger, bardzo popularna kanapka. Szaku lubić, nie? Zingery, czy nie? No, Szaku lubi. Tak? No. Podobno są najlepsze. Jak widzicie, ta kanapka jest w środku sucha. Tutaj może na dole ma trochę majonezu. Ale ugryzła, spójrzcie, nawet ledwo co zahaczyła tego mięska. Justyna! Zahaczyłam. Zapycha, nie? Takie suche trzeba już popić. Tam powinno być nalane jeszcze więcej sosu, a to jest po prostu suche, daj mi się napić. Zingera oceniam na 3. I teraz napiszcie w komentarzu, czy jesteście team frytki z KFC, czy team frytki z McDonald's, bo ja jestem zdecydowanie McDonald's. McDonald's, to jest to. Nie jest to generalnie złe, ale na tle innych fast foodów wypada słabiej. Teraz musimy to wszystko zjeść, a potem lecimy na drugie śniadanie. Dalej jeść. Kolejną restaurację wylosuję na ślepo, więc zakładam opaskę. Tutaj Jadziejka ma taką fajną naklejkę pandy. Takie kozackie naklejeczki możecie ogarnąć sobie na Pixi Shop i takie fajne bluzy z takimi zwierzaczkami gamingowymi, fajnymi. Polecam, link w opisie. Dobra, moja droga, ja cię zakręcę w koło, a ty musisz przykleić na kartkę tą pandę. Dobra. Raz, dwa, trzy, stop. Idziesz do przodu. Tu jest ściana? Tak, powoli, powoli. Żartujesz? Powoli. Kłamiesz! Jeszcze kawałek. Nieprawda! Jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek. Żartowałem, wracaj. Wiedziałam, że za daleko. Śmiało, śmiało, nie masz czego bać. Krysto! Dobra, to ja go pierwsze dotknęłam to. Jesteś pewna, że chcesz to? Tak. Super, hej! Ja równo nakleiłam! No właśnie mówię, jeszcze na różowe, taki sam jak te. Wow, idealnie. Dobra, odsłaniaj. A za tą kartką jest? Starbucks! Zimna kawa, błagam, z lodem. Rozumiem, że to jest nasz podwieczorek. Raczej drugie śniadanie tak zwane. Tak. Ale też fajnie się. Ale dobrze się trafiło, naprawdę. Słuchaj, ty się nie podniecaj, że Starbucks kawa z lodem, bo musimy jeszcze wylosować, co to będzie. A o tym zadecydują nasze pieski. Okej, mamy tutaj przygotowane numerki od 1 do 15. Na każdym z tych numerków jest przekąska. Puszczamy kolejno joysticka i Eevee i zobaczymy, z których numerków zabiorą przekąskę. Następnie te liczby do siebie dodajemy i szukamy TikToka. Jesteście gotowi? No to lećcie. Okej. Szefu, pierwsze przekąski, które wezmą. 10. 1. 11. Znowu 11. Okej, mamy wpisane Starbucks, więc szukamy znowu 11 TikToka. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i uwaga! 11. 11. Co to jest? Cookies and cream. Okej. Teraz Oreo w ogóle. Może to jest jakaś limitowana opcja w Stanach Zjednoczonych i u nas tego nie będzie. Może być. Ale będziemy musieli pojechać i to sprawdzić. Zapytamy się, czy coś takiego jest. To ma w ogóle 396 000 serduszek. Ale ktoś, kto robi kawę w Starbucksie, będzie wiedział chyba, o co chodzi. No i wygląda to, powiem wam, mocno. No wygląda jak mocha z bitą śmietaną trochę. Więc najwyżej zamienimy, jak nie będzie Oreo. Dobra, jedziemy do Starbucksa. Moi drodzy, jesteśmy w Starbucksie i niestety nie ma takiej opcji, żeby zamówić sobie kawkę z ciasteczkami, tak jak ta pani na TikToku. To było gdzieś po prostu w Stanach. Tak, tam była akurat taka oferta, ale w Polsce musimy się cieszyć tym, co mamy, więc zamówiliśmy Java Chip Frappuccino. I uwaga, tutaj taki easter egg. Zostaw suba! Pani napisała, zostawcie suba, więc wiecie, co macie robić. Koniecznie, a my teraz próbujemy kawki. Ale też jest tutaj, widzę, taka z czymś jakby. Ja sprawdziłam skład Java Chip Frappuccino i tam są płatki czekoladowe, bita śmietana, podwójna porcja kawy, mleko i tak dalej. Ale ja ci powiem, że wygląda prawie tak samo. Wygląda identycznie. Moglibyśmy tylko pokruszyć i wrzucić sam oreo, to pewnie smakowałoby tak samo. Pycha, to mi siada. Nie ma co gadać. Dajcie znać, czy wy piliście coś ze Starbucksa i co najbardziej lubicie, bo ja lubię te mrożone takie szejko kawy. Zawsze jedliśmy coś w Starbucksie, albo piliśmy, było za słodkie. To jest idealne. To jest takie mocno kawowe i mocno kawowe. Tak. Więc tutaj dycha za ten napój. Każdemu polecam. Zobaczcie, co się dzieje. Mówiłem, że to nie wytrzyma. 33 stopnie o 11. Patrzcie, co się dzieje. Przecież ci ludzie mają tak przesrane. Pierwszy raz taką burzę widzę. Stary, to jest nienormalne. Ja chciałam powiedzieć, że dzisiaj mieliśmy nagrywać odcinek w basenie. No, ja nie wiem jak... Tam został ten flaming na basenie, nieściągnięty. To już go nie ma, gdzieś odleciał do ciepłych krajów, na pewno. Bo go nie schowaliśmy. Bye flaming. I tak był dziurawy. Teraz karty zadecydują o naszym obiedzie. Na początku wylosuj sobie liczbę. A więc losuję. Jaka to jest karta? 10. 10? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Zielona. Okej. Okay. Nie mam. Uwaga. McDonald's! Na obiad? Jak znalazł. Dobra, na śniadanie było KFC, później Starbucks, teraz McDonald's. Ten dzień będę pokutować tydzień. No to teraz, moja droga, będziesz musiała złapać kartę. Jedną kartę. Już są rozgrzane, jedną, no. Okej. Okay. Trzy! Jedną wróciłam! Uwaga, moja karta to numer 3! Czyli to będzie jakiś popularny TikTok. Od razu jesteśmy na głównej. Mamy tutaj jakiś McDonald's hack. Co to jest? Kentucky Fried Chicken. Idzie z kubełkiem od KFC i prosi, żeby mu tu coś chyba włożyć. A w McDonaldzie KFC bierze, tak? A i nasypuje mu frytek. Czyli cały kubełek frytek. Myślę, że nikt nam tak nie zrobi. Musielibyśmy sami sobie kupić frytki i wrzucić do kubełka. Ale są teraz te duże opakowania promocyjne frytek. Tak. No to czyli mamy na obiad tylko i wyłącznie frytki. Nie, no bez sensu. Co, chciałabyś wyglądać jak Homer Simpson? No może nie tak aż bardzo. Ale może troszkę? Ale może troszkę. Ten aparat wsadził frytki, ta nos. Okej, przygotowałam dla Was dwie ciekawostki dotyczące frytek z McDonald's. Pierwsza to jest, dlaczego frytki są tak uzależniające, a to dlatego, że do frytek dodawany jest aromat wołowy i dlatego są tak smaczne i z każdym kęsem chce się jeść coraz więcej. A myślałem, że powiesz, dlaczego są żółte. A żółte są dlatego, że się dodaje cukier przed przygotowaniem, żeby były takie właśnie złociste. To jest druga ciekawostka, to wiedziałam. Okej, a dlaczego opakowanie jest czerwone? Nie wiem. Trzecia ciekawostka, około 7% wszystkich ziemniaków w USA kończy jako frytki w McDonald's i dziennie sieć serwuje swoim klientom na całym świecie ponad 4 tony frytek. Smutny ich los. Frytek? No, a ziemniaków. Ziemniaka, pyrka. Kolejna ciekawostka polega na tym, że Krystian za każdym razem zamawia frytki bez soli, które są beznadziejne. Można tak zamówić i są zawsze świeże. Ale lepsze. Są bez soli. Da się przyzwyczaić. Dobra. Lepsze z solą. Lecimy dalej losować. Dajcie znać w komentarzu, czy jesteście team z solą, czy bez. Mamy tutaj kilkanaście karteczek. Justyny zadaniem jest złapać dwie. Pierwsza wskaże nam, która to jest kartka na ścianie, a druga kolejność TikToka. Gotowa? 3, 2, 1. Lecą! Lecą. Masz? Mam dwie! Pierwsza niebieska była. Pierwsza niebieska, czyli ta, która zadecyduje, jaką restaurację wybieramy. Uwaga! Jest to numer 8, a TikTok będzie znowu 11! To jest niemożliwe! Znowu numer 11! 3 razy w tym odcinku wypadł numer 11. A wiecie, co jest najlepsze, że urodziłam się 8 marca, czyli 8 plus 3 to jest 11. 11 to jest moja szczęśliwa cyferka, liczba. Okej, a więc numer 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem! A pod ósemką kryje się... Nordfish! Nordfish! Powiem Wam szczerze, że ostatnio polubiłam Nordfisha, więc jestem ciekawa, co będzie dobrego. Okej, lecimy z Nordfishem, liczymy do 11. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11. Są jakieś dziewczyny. Tak, Sysia. Polski, w złotych tarasach. Ale chyba one nie pokażą, co jedzą, tak chyba mi się wydaje. Chyba nic nie jedzą. Nie. Więc nam się nie trafiło z 11. To odejmij 8, bo cały czas było 3, 8. No dobra, bo było 8 wcześniej, to odejmujemy 8 i mamy 3. I cofnij się do góry, no. A na numerze 3 jest... coś takiego. Jakiś burger. Okej, jest to burger, który ten pan zrobił sam w domu, ale najprawdopodobniej jest taki burger w restauracji. Tak, w Nordfishu nie jadłem jeszcze fish burgera. Nigdy. Ja nigdy nie jadłam żadnego burgera w Nordfishu, więc sprawdźmy. No to teraz zobaczmy, co nas ominęło. Nasza ulubiona. No, my lubimy bardzo. Zielona, gdzie zaglądasz? No. Zielona kartka. Subway, ostatnio Subway. Pierwszy raz rzuciłam Subwaya i nie był fajny. Nie smakował mi. Może nie podpadać kanapka i uwaga, niebieska. Burger King. O, nie lubię za bardzo też Burger King. I Pizza Hut. Też nie lubię, czyli trafiły się same najlepsze w sumie. Oprócz Ikei. Mogło być zamiast Nordfisha albo McDonalda, obojętnie. Mogłoby być Ikea. Dobra, nie ma co się rozczulać, lecimy. Dzień dobry. I co mamy z tym zrobić? Kto pierwszy próbujemy? 3 po 3. Łatwo. Kurde. Łatwo. Pierwszy raz jem w Nordfishu. Wow. Spójrz. Dobra, mamy tak. Cebulkę, pikle, rybkę, sałatę, sosik. Fajnie wygląda. I nawet ładnie pachnie. Dajcie znać, czy w McDonaldzie kiedyś próbowaliście fishburgera. On był okropny, bo on miał takie śledziowy sosy, czy coś w tym burger stylu. O fish to był chyba. Tak, filet o fish. Filet o fish, no. To co, ja pierwszy. Okej. Tym razem z kotletem. Tylko może... A, dobra. A spoko, ty mi ugryziesz bułkę, ja już będę miała większy dostęp do tego, rybki. Teraz ja, najbardziej pomagająca osoba na świecie, jeśli chodzi o jedzenie. Nie wiem, co mam powiedzieć. Bez smaku. Bez smaku. Ani nie słone, ani nie pikantne. A miał być pikantny. Nie czuć ryby, tylko tą panierkę czuć. No, nie jest to złe, ale też nie zachwyca. To nie jest taki gryz, jak bierzesz na przykład gryza wieśmaka albo Big Maca. Nie zamówiłabym sobie tego drugi raz na pewno, więc... Oceniam na 3. 2 na 10. Ale takie filety smażone z Nordfisha z jakąś sałatką są super. Nie, ale... czasami rybka jak jest taka świeża, od razu upieczona. To petarda. Z jakimś sosikiem naprawdę jest pyszna, ale burger tak samo jak w KFC odpada. A uwierzcie nam na słowo, bo jesteśmy mistrzami fast foodów, od kiedy mieszkałem w Warszawie, nie? No ale to jest nasza kolacja, więc musimy to dokończyć. No niestety. No dobrze, moi drodzy, więc dzień dobiegł końca i... Podsumujmy. Wydaliśmy około 125 zł przez cały dzień, ale jedzenie było totalnie nie w moim stylu. McDonald's, KFC, Starbucks i Nordfish. Najlepsze, co dzisiaj mnie spotkało, to chyba te frytki w maku. Frytki z maka były najlepsze jak zawsze, no. Ale to wszystko występowało aromat. Tak, zdecydowanie tak. Jeżeli wytrwaliście tego momentu, napiszcie kocham wołowy aromat. Tak. Zobaczymy, ile osób oglądało film do końca. A więc my się już na dzisiaj z wami żegnamy. W ogóle złapał nas deszcz jeszcze na koniec dnia. No i mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o tym, żeby stawić łapkę w górę, subskrybować kanał tam na dole, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A my się z wami żegnamy i widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Elko, elko. Cześć.